Kreatory postaci to ta część gier, w której nie powinnam była spędzać setek godzin, ale to zrobiłam. Jeśli z góry wiem, że system tworzenia bohatera jest wystarczająco, profesjonalnie mówiąc, dowalony, to przeważnie nastawiam się na to, że moja pierwsza sesja rozgrywki w danej produkcji raczej może być poświęcona tylko temu, a dopiero druga będzie nagranie. Chcę faktycznie grać, jeśli kupię coś nowego, ale mi się nie śpieszy. Bo kojarzycie takie opowieści fanów Simsów, że dla niektórych niewychodzenie z Create a Sim to faktyczny styl rozgrywki? No to ja mam tak w sumie w każdej grze z chociaż trochę rozbudowanym kreatorem. Tylko że w Simsach twórcy dobrze wiedzą, że ludzie będą tam tyle siedzieć i jeszcze można je sobie zmodować. Coś takiego dzieje się na porządku dziennym prawie tylko w symulatorach życia i może przeglądarkowych grach o modzie. I tak obiektywnie to ma sens. Ale subiektywnie uważam, że absolutnie nie. W symulatorach życia tworzymy niezliczoną ilość postaci, które muszą być zróżnicowane. W grach przeglądarkowych o modzie niezliczoną ilość stylizacji i dlatego raczej powinny mieć naprawdę szeroki wachlarz możliwości. Ale sęk jest w tym, że to samo można powiedzieć o każdej grze z kreatorem postaci, tylko w takim fantasy RPG-u, survivalu itd. po prostu powód jest odwrotny. Wtedy to jest moja postać. Nawet jeśli mam ich kilka, to przeważnie podczas rozgrywki steruję tylko jedną i to poprzez nią przeżywam te wszystkie przygody. Jeśli to nie jest przygoda jakiejś bardzo określonej postaci, na przykład Geralta, który jest książkową postacią, to być może ja jako gracz będę się chciała utożsamić z tą postacią. Nie w każdym wzbudza to jakiekolwiek uczucia, ale zaznaczę jeden aspekt. Jeśli grasz z trzeciej osoby, to będziesz się gapić na tę postać całą grę. I w cutscenkach, i w ekwipunku. Ja powiem tak, wszyscy niech sobie robią, co im się żywnie podoba w grach, ale personalnie, jak słucham dialogu, w którym postacie wychwalają mojego bohatera jako wielkiego Elden Lorda, wojownika, rycerza, księżniczkę, króla, wielkiego wojownika, co świat uratował, to mi się naprawdę źle tego słucha, jak uważam, że wygląda jak debil. I jako ten zagrzały wielbiciel kreatorów postaci, trochę ubolewam nad faktem, że po dziś dzień są bardzo skromne. A nawet jak nie chcą być skromne, to raczej i tak zostajemy z półśrodkami. I podzielę się takim kontrowersyjnym poglądem filozoficznym. Wydaje mi się, że jeśli nie da się zrobić abominacji, to bardzo możliwe, że to nie jest dobry kreator. Wiecie, ludzie tyle lat śmiali się z Dark Soulsów, ale przynajmniej było różnorodnie. No i na tym kończymy złote myśli na dzisiaj, bo chciałabym się podzielić z wami konkretnymi przykładami tego, czego mi brakuje w kreatorach postaci. Czasem mówi się, że diabeł tkwi w szczegółach. Ja tam z diabłem wolałabym nie mieć nic do czynienia, ale zgadzam się, że dodatki potrafią nadać unikalnego charakteru całej postaci. Miałam przyjemność ostatnio pobawić się trochę świeżutkim Boss Factory, w którym można tworzyć postacie do Saints Row'a. I przyznam, że trochę spadłam z krzesła, uświadamiając sobie, że zachwyciło mnie coś tak prostego jak możliwość doboru kolczyków i innego piercingu. Od razu można nakreślić postać jako elegancką, buntowniczą, dużo różnych opcji. Ale nawet tu pojawiło się w mojej głowie pytanie, czemu tylko jeden kolczyk na kategorię? Chociażby ucho. Wystarczyłoby zdjąć limit i opcji kustomizacji nagle byłoby jeszcze wiele razy więcej. Niestety zauważyłam, że jeśli w grze już pojawiają się jakiekolwiek kolczyki, okulary czy podobne drobnostki, to zwykle tylko jako elementy kosmetyczne w item shopie, albo w nieco lepszym przypadku jako ekwipunek. A szkoda, bo to dość bazowe rzeczy. W sensie wiecie, żeby mieć kolczyki, które nie są fejkami, to trzeba mieć przekucia. Większość okularów oznacza wadę wzroku itd. Dlatego to brzmi jak coś, co jak najbardziej można by ustawiać obok sylwetki czy koloru włosów. Jeśli chodzi o znamiona, bliznę, tatuaże i inne takie rzeczy, przede wszystkim swobodne przesuwanie? Halo? Biedni projektanci tych kreatorów siedzą i myślą sobie, kurno, gdzie ja mam dać tego pieprzyka? Gdzie ja mam dać tego pieprzyka? A jest coś takiego jak wertykalne i horyzontalne suwaki, dzięki którym po prostu można dać graczowi możliwość swobodnego określenia położenia jakiegoś elementu, potencjalnie chociażby jego wielkości. To jest mega fajna rzecz, którą robią niektóre gry. Na przykład w Elden Ringu świetnie mi się w ten sposób bawiło barwami wojennymi czy innymi symbolami na twarzy. W Black Desercie można sobie tak ładnie dostosować położenia tatuażu na ciele. A jak już o tatuażach i barwach wojennych mowa, to zawsze miło zobaczyć opcję zmiany koloru. Kontrola umiejscowienia znamion, blizn czy tatuaży to zdecydowanie coś, co by mnie bardzo ucieszyło w grach, ale jest coś, czego pragnę jeszcze bardziej. Tego, żeby nie były zablokowane do jednej opcji. To jest coś, co niesamowicie mnie sfrustrowało w Lost Arku. Tyle fajnych opcji, szczegółów na twarzy, a człowiek ma sobie wybierać tylko jeden znaczek. Albo jeszcze gorsza rzecz, czasami trzeba, nie wiem,
rezygnować z pieprzyków na rzecz barw wojennych. Co ma piernik do wiatraka? Z włosami to chyba najbardziej taka moja własna zachcianka ze wszystkich punktów, ale zawsze warto się podzielić. Przede wszystkim niesamowicie mi brakuje długich włosów w grach. Bo nawet jak już są, to wiecie jak jest. Albo wchodzą w plecy, albo się dziwnie wyginają, żeby je ominąć. Mnie to by się najbardziej podobało, jakby wszystkie kosmyki tak opadały naturalnie. Tak jak na przykład u Code Miko. I komputer by mi płonął. No. A z takich bardziej porządnych postulatów. Bardzo mi się podoba, że coraz częściej przy kolorach włosów dostępne są całe palety, a nie ograniczone opcje. Do tego dochodzą gradienty, w sensie ombre i odrosty. Piękna sprawa. Cieszę się, że staje się powszechna. Dlatego nie rozumiem, jak Simsy mogły zablokować swobodę dobierania kolorów w czwórce. Serio? Po tym jak trójka już miała paletę tak jak Bóg przykazał? No i przyznam, że całkiem fajnie, jak fryzury w grach mają... duszę. Wiecie, o ile realia gry mniej więcej na to pozwalają, to zamiast ograniczania się do kucyka i warkocza miło by było zobaczyć jakiś większy rozstrzał. Może być spokojny jak koczki w Cyberpunku, może być bardziej szalony jak fryzura dodana razem z klasą Paintera w Ionie. Zawsze spoko. Zanim zacznę mówić o fantastycznych dodatkach, to chciałabym zrobić taki bardziej ogólny postulat. Pozwalajcie graczom grać różnymi rasami ze świata, jeśli to nie przeczy zasadom lore. Kurczę, wiele gier ma problem postaci wyglądających bardzo podobnie, a to jest taka serdeczna zupka instant na rozwiązanie tego problemu. Nie jest to porządny obiad, ale zawsze coś do zjedzenia. Mam przez to na myśli, byłoby lepiej, jakby ktoś się bardziej przyłożył do kreatora postaci, ale jak gracze wybierają różne rasy, to przynajmniej od razu żywsze są te światy. Na przykład Final Fantasy XIV oferuje cudownie rozległy wachlarz ras, które są dostępne dla graczy. Jedna osoba będzie gigantyczna, drugą musisz uważać, żeby nie zdeptać przez przypadek. Ten lata z uszami i ogonem, a tamten jest półsmokiem. No piękna sprawa. Jeśli w ESO można być kotem, wiecie o co chodzi. To dlaczego w BDO nie można być jelenio człowiekiem? Są też bardziej neutralne opcje na wprowadzenie różnorodności między postaciami. W przypadku światów fantasy bardzo fajnie sprawdzają się nadnaturalne elementy ciała. Zwykle ograniczają się do rzeczy w stylu, czy bohater ma mieć elfie uszy? Ale tu dla odmiany pochwalę Lostarka, który wprowadził naprawdę fajne alternatywy dla tej konkretnej opcji, takie jak chociażby motylkowe uszy, nie mylić z nożem. Za to w przypadku bliżej nieokreślonego sci-fi, cyberpunków, steampunków, niektórych postapo itd. zawsze miło zobaczyć jakieś wszczepy czy modyfikacje w kreatorze, bo nawet jeśli nie są użytkowe, to przyjemnie wpasowują się do świata. Skoro mamy bardzo popularne blizny, to ciekawie byłoby zobaczyć też więcej protez. W jednym uniwersum mogą być znakiem czasów i potrzebą udoskonalania swojego ciała, w innym, na przykład steampunkowym, pamiątką jakiegoś wydarzenia i robiącym spore wrażenie mechanizmem. Saints Row Boss Factory pokazuje, że sprawdzą się też jako element symbolizujący przeszłość postaci w nieco bardziej realistycznych klimatach. Na tyle, na ile realistyczny może być Saints Row. Bez względu na to, o jakim gatunku gier mówimy, całkiem interesującym rozwinięciem całego wątku jest oryginalność wśród przedstawicieli ras czy użytkowników modyfikacji. Final Fantasy XIV jest tutaj jeszcze raz bardzo przyjemnym przykładem. W przypadku nadnaturalnych części ciała, na przykład smoczych czy króliczych, świetna jest opcja możliwości wyboru takich elementów jak długość ogona albo rozmieszczenie łusek na twarzy i wokół głowy. Wydaje mi się, że dzięki temu świat gry jest bardziej... wiarygodny i taki barwny. W przypadku chociażby niektórych wszczepów robota zrobiłaby już sama możliwość swobodnego przesuwania ich po ciele. Jest jeszcze wiele rzeczy, o których lubię sobie pomarzyć. Na przykład o tym, żeby w Lostarku dało się wybrać sposób chodzenia jak w Simsach, żeby mnie nie mroziło, jak moja postać idzie w cutscence. Albo żeby gry nie upierały się na jakieś dziwne ograniczenia, bo potem kończy się tak, że ładne postacie w GTA Online istnieją prawie tylko w legendach. Można by tak to ciągnąć, ale starałam się zebrać w tym materiale te jak najbardziej ogólne postulaty, że tak to ujmę. Chętnie się dowiem, jakie są wasze ulubione kreatory postaci w grach i co byście w nich chętnie zobaczyli. A póki co, trzymajcie się.